Rock Radio. Pomyślałem sobie, że są różne bardzo motywacje, intencje, które powodują, że mówimy takie rzeczy, a nie inne. I czasami jest to gapiostwo, nieuwaga, czasami jest to dysleksja, dysleksja i jakieś takie różne przypadki, które nazywają się spoonerizmem. Był taki, z tego co pamiętam z anglistyki, dokładnie z nauki chyba zwanej lingwistyką, był taki pan profesor Spooner, który miał to do siebie, że zawsze mówił właśnie coś nie tak. Na przykład zamiast mój kochany czworonóg mówił czwonoróg i tak dalej. I on kiedyś właśnie w obecności królowej chciał powiedzieć, zwracając się królowej do zgromadzenia, chciał powiedzieć: "Our dear old queen", czyli nasza droga, młoda, doświadczona królowa, tak. I powiedział zamiast tego: "Our queer old dean", czyli nasz pedalony stary dziekan. Ojej, to ja ci mogę powiedzieć, ja opowiem teraz swoją wstrząsającą historię. Otóż trudno w to uwierzyć, ale byłem przewodniczącym polskiej delegacji na Europejski Parlament Młodzieży. To wiem, że to trudno w to uwierzyć. Pojechałem na Słowenię i słuchaj, były tam spotkania z oficjelami w miejscowości Ljutomer. To jest taka mała mieścina. No i poszliśmy do ratusza. Mała jak Cycowo? Jak Cyców? No prawie jak Cyców. No i tak. Poszliśmy do ratusza spotkać się, słuchaj, z przedstawicielami miasta i ja popełniłem tradycyjnie czeski błąd, bo tam każdy z tych przewodniczących z różnych krajów przemawiał. No, pan się nazywał Kuczan, pan mer, a ja powiedziałem, że pan Kuracz. A kuracz znaczy zupełnie coś innego, ale na szczęście pan okazał się bardzo wyrozumiały i tylko się zaśmiał. Więc... Ojej, przepraszam, ojej. W imieniu polskiej dyplomaty. Oj ty, kisior, oj ty.